Jest dźwięk? Jest. Panie i panowie, witam serdecznie. Zapraszam do Valkyrie 4. Valkyria 1. Yes! Była grą niesamowitą, okrycie 2019 roku. Przeskoczyliśmy dwie części, bo nie mam PSP. Wyszła w zeszłym roku, gdzieś w środku zeszłego roku, Valkyria 4. Więc czas na mimy nadszedł. Wcisnę przycisk startu. Będę sobie zajadał sushi ze wczoraj. Zaciągnęliśmy się do wojska w dniu, w którym spłonęło nasze miasto. W końcu mieliśmy coś, w co możemy wierzyć. Coś, za co możemy walczyć. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, ile ta wojna będzie nas kosztować. To było pole walki, ale to właśnie tam dorastaliśmy. Z dziennika Claude'a Wallace'a. Wiatr z północnego wschodu, czyste niebo i... Robótka, wstajemy raz. Nie spałem, po prostu przymknąłem oczy. Musisz się wyluzować, stary, jesteś zbyt spięty. Ręce ci się trzęsą. Weź się w garść, komandorze. Czas wyruszać. Pokażmy tym impom, co do nich idzie. Wiatr się zmienił. Tam. Co? Znowu wiatr do ciebie szepcze? Nadchodzi wróg! Dobra ludziska, idziemy! Squad L, czy mnie słychać? Tu komandor Claude Wallace. Zbliża się wróg. Idzie wprost na wasze pozycje. Gotowi do walki. Nie pozwólcie im się przedrzeć. Liczymy na was. Przyjąłem, bez odbioru. Ostrzeliwują nas. Mamy jeszcze trochę czasu. Kai, weź ludzi na to wzgórze i spróbuj ich spowolnić. Raz, weź dwójkę ludzi i zrób zamieszanie. Jasne? Jasne. Jeżeli nie nadążycie, zostawię was. Czekam na rozkaz. Hafen, jedziemy. Skład E. Gotowy do uderzenia. Dobra. Tak jak na treningu. Damy radę. Eliminate all Imperial hostiles. Let's stop their advance. Squad E, move out. Skład E, wyruszamy! Oh yeah! All set, Raz? Wszyscy na miejscach, Raz? Just say the word, boss. I'm locked, loaded and in-freaking invincible! Czekamy na rozkaz, szefie. Jesteśmy... Broń naładowana i jesteśmy gotowi... nie do pokonania. Okay. First we'll see how they respond to some infantry. Dobra, na początku zobaczymy, jak odpowiedzą na atak piechoty. Squad E, move out. Squad E, wyruszamy. Valkyria lepiej się zaczynała? Okay. Looks like everyone's in position. Okej, wszystko na pozycjach.
Ja wam tylko przypomnę, że nie wiem kto to mi pisał, ale w pierwszym odcinku przez pierwsze 5 minut to mi czat spamował: kapitanie, przełącz nuda, przełącz nuda. A jakbym was posłuchał, to byśmy nigdy Walkina nie poznali. Także cichutko oglądamy i zobaczymy co się będzie działo. Dajmy tej grze godzinę, dwie i potem ocenimy. Finally. It's time. W końcu, czas nadszedł. I'm their commander. It's up to me to get everyone out alive. Jestem ich dowódcą i to do mnie należy odpowiedzialność, żeby ich wydostać ten żywymi. Concentrate. Remember your training. We can do this. Już go próbuję. Skoncentruj się. Przypomnij sobie trening. Dasz radę. Mowa motywacyjna. Just do it. Skoncentruj się. Jak się odpalało ten czołg? Którym przyciskiem wydawało się rozkazy przez to? Przez radio. Przypomnij sobie trening. Kto idzie pierwszy? Piechota czy czołgi? The truth. Alice po raz pierwszy bułki proponowała. Właśnie. I got this! Okej. Okay. Action mode. Tryb akcji, okej. Okay. To znamy przecież, czego? To jest dla nowicjuszy, my jesteśmy weterani przecież, no kochani. Akcja, wiemy o co chodzi. Kiedy się poruszamy, jej ubywa. Tak, to jest miernik akcji. Zasłona, wiemy o co chodzi. Okej. Okay. Atakowanie, trening. Damn it, these assholes are in my way. I can't break through this. Cholera, te dupki stoją mi na drodze. Nie mogę się przebić. Why not? You're invincible, right? Dlaczegoż by nie? Przecież jesteś niepokonany. Kai. Kim jest Kai? Chcę ją poznać. Wygląda na twardzielkę. Chyba snajperka naszego oddziału. Raz ma jakiś ten, jakiś problem ma. Are you really getting tripped up over some common foot soldiers? Why don't you ever stop and think? Naprawdę potykasz się jakichś pospolitych żołnierzy przez o jakichś tych piechurów? Dlaczego jest przez chwilę się nie zatrzymasz i nie pomyślisz? Oh, shut up! Just hurry and take them out, will ya? Przymknij się! Pośpiesz się i ich załatw. Thought you'd never ask. Powstanie Valkyria 5? Green. Nie wiem. Pewnie jeżeli kupisz Valkyrie 4, to będą mieli większe motywacje. Dajcie pieniądze twórcom gier, które lubicie. Będą robić ich więcej dla was. Pozbądź się ich. Myślałem, że już nigdy mnie nie zapytasz. Mam nadzieję, że to nie po... This won't take long. To długo nie potrwa. Snajperskie misy. O nie, nie przypominaj mi nawet. Kai deployed. Kai na polu bitwy. Okej, okay. Wybierzmy ją. Nie chcę zabrzeć jak seksista, ale nie sposób nie spojrzeć na tą... pupę, że się tak wyrażę. Po prostu, wprost. Okej. Okay. Rosji była odważniejsza. Nice! Didn't take much. I see. They're good. Didn't take much, czyli dużo nie było trzeba. Patrzcie, ona ma ten! Postawione te ostony na uszy, jak oczy, te uszy króliczka. Jak uszy króliczka to wygląda. Czekajcie, oglądam jej model. A nie wiem, trochę sexy ten mundur jest jak dla mnie, ale okej. Okay. Mogę się tu schować, czy nie? Nie bardzo. Szkoda kwiatków. Ta wdepła w kwiatki, ktoś mówi. To Welkin? To był Welkin przez radio? Szkoda kwiatków. Podpisane! Kane's Farm! Farma Kana! Here we go. About time, Cloud. O! W samą porę? No to jedziemy, w samą porę, Cloud. Yeah, I know. Cloud, to na imię Cloud!
Tak, wiem! Żołnierze, naprzód! Nasza szansa! Przejąć ofensywę! Welki jednym palcem pokazywał on całą dłonią. Bardziej anime. Uuuu, przyjacielu. Szarżujesz na moich ludzi? Za okopami? Oh no. Mikat piszony. Busting out the tanks, huh? This one's all yours, Claude. A gdzie mi wyłączmy? Busting the tanks. O, przyprowadziliście czołgi, tak? Czy wywlekliście czołgi? Cloud, ten jest twój. Oh yeah! Teraz nasza kolej. Miles, odpalaj silnik. Kto to jest Miles? Pokażcie Milesa. Yes, sir! Bezimienny, bez twarzy? Okay, the Hoffman's moving out. Destroy the enemy tank. Byłoby busting bands. Busting tanks. Busting tanks, busting bands. Okej, okay. Hafen's moving out. Dobra, Hafen wyrusza. Zniszczyć czołg. Czas na prawdziwą imprezę. Mhm. Tutorial. Oh yeah, yeah. Nice. Want to try? Squaddy, don't take shit from nobody. Ktoś jeszcze chce oberwać? Nikt nie będzie bruździł składowi E. Cloud knows what I'm... Whoa, you okay? Cloud wie o czym. Ej, wszystko w porządku? The flowers. Welkin 2.0. Aktywacja. Kwiatki. Oh. Kwiaty. Oh. Oh. Oh, yeah. They didn't stand a chance. A no tak, kwiatki nie miały szans. Come on, man. You're supposed to be commander of the Ranger Corps. Weź, stary. Jesteś dowódcą składu Rangersów. A commander still has a heart, same as a foot soldier. Rank doesn't make this any less painful to see. Jestem komandorem, ale wciąż mam serce. Tak samo jak inni żołnierze. To nie znaczy, że to co widzę boli mnie mniej niż innych. Ha, oh, but crying over flowers, even little girls have bigger balls these days. Ale będziesz płakał przez jakieś kwiatki? Nawet małe dziewczynki mają większe jaja niż ty. Może, ale to co się liczy, to to, że ich serca... All right, I get it. Power of the heart, blah, blah, blah. Tak, wiem, wiem. Cała ta moc serca, blah, 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 blah. Już leżysz. Gra jest wróciła w wielkim stylu. Look, just go turn in your report already, will ya? Can't go get sloshed if we're stuck here on standby. Weź, idź napisz jakiś raport czy coś. Nie możemy iść się ulać, kiedy będziemy stać tu na łące. Zapisz chyba. Friendship is magic. Tak. Oni już się znają, tam się dopiero poznawali w tym w jedynce. Tu już się znają, widać? Byli ze sobą jakiegoś czasu. Cloud i Graz. Good point. I'll head to the command center. Masz rację. Pójdę do centrum dowodzenia. Hey, you do that. And tell the brass to send us tougher imps to fight next time, yeah? Tak zrób. I powiedz, żeby przysłali nam następnych twardszych żołnierzy z Imperium. Oh wow, co za gra. Powolny start, ale rozkręca się. 1700, może być. Prolog. Operation Northern Cross. Prolog. Operacja Północny Krzyż.
kwiatka narysował. Uuu, Welkin tylko szkicował. Patrzcie, ten ma mazaczki, flamastry, jakieś kredki świecowe. On sobie koloruje w tym swoim dzienniczku. Wow. A jak Alicja? A jak Alicja? Przypadek. Przypadek. Sir, First Lieutenant Claude Wallace reporting in. O, myślałem, że będzie Stenka. Dobra, spokojnie. Poruczniku! Nie. Sir, porucznik Claude Wallace. Melduje się. Good work out there. Glad you're still in one piece. Porucznik wygląda jak ten, zabiedzony Bear Grylls, taki wąsik. Wysokie czoło, bardzo wysokie czoło ma. Ale może być dobrym człowiekiem. Dobra robota, cieszę się, że wszyscy jesteście cali. We're just about to go over our next operation. Czołg Hafen, Hafen się nazywał. Nie Hasan, Hafen się nazywał, leżę. Właśnie omawiałem naszą następną operację. You're late. I'm sure you know standard procedure is to report immediately after a mission. Minerva. Spóźniłeś się. Wiesz, że procedura mówi, że musisz się raportować zaraz po misji. Ten wąs będzie stałym Jones. Po tym tyle kapitan będzie już szeregowcem? Nie wiem, zobaczymy. Oh, Minerva. You're reporting too? O, Minerva, też, też się raportujesz? Też zgłaszasz się? That's lieutenant to you, Claude. Don't get smart with me just because we share rank. I've got seniority. Oooo, no go pojechała! Dla ciebie to pani porucznik, Minerva Cloud. Nie pozwalaj sobie tylko dlatego, że mamy tą samą szarżę. Ten sam stopień. Jestem dłużej, służę dłużej niż ty. Małpa z biura. Sorry, Lieutenant Minerva Victor. Proszę wybaczyć, pani porucznik Minerva Victor. Minerva Victor? Well, let's get started. Minerva, give us a situation report. Dobra, zaczynajmy. Minerva, daj nam raport. Yes, sir. Tak jest. 3 months have passed since we went to war. I won't sugarcoat it. They're steamrolling us. Minęły 3 miesiące, odkąd zaczęła się wojna. Nie będę owijać w bawełnę. Miażdżą nas. By this point, a third of our territory is under imperial control. This is officially a crisis. Do tej pory przyjęli już 1/3 naszego terytorium. Jest pod kontrolą imperium. To jest kryzys. If it's that bad already, we won't even be able to sustain a war effort. Jeżeli jest tak źle, to nie będziemy w stanie utrzymać się na tej wojnie. You're right. And the Empire is only gaining momentum. If this draws out much longer. Masz rację. Imperium dopiero się rozkręca. Jeżeli to potrwa dłużej, the Federation's finished. To Federacja jest skończona. O, Imperium zaatakował Federację? Ej, my gramy Federacją! Nie jesteśmy z tej galii, jesteśmy w Federacji. Żołnierzami Federacji jesteśmy. If we fall, that's it for Europa. Nobody else could stand against them. Galia miała niebieskie mundury, oni mają ten. Takie widzicie. Kurczę, czyli jest wojna między tą Federacją a Imperium cały czas. No tak, przecież cały czas była wojna, zapomniałem. Fajnie, ciekawie. Minerva ma jaja, tak? Zobaczymy. Za wcześnie jeszcze. Pierwsze wrażenia z bohaterów. Czekajcie, poznajmy ich bliżej. Jeżeli przegramy, to koniec z Europą. Nikt inny nie da im rady. Oprócz Welkina. Federacja kim była? Pamiętacie mapę? Było Imperium i była Federacja. Takie zrzeszone jakieś państewka. A Galia to była taka mała taka pipidówek, który nie należał ani do Federacji, ani do Imperium. The Empire would take total control. It'd be a fascist continent ruled with an iron fist. Jeżeli Imperium wygra, ten kontynent staje się faszystowskim miejscem rządzonym żelazną ręką.
We can't let that happen. Co on dawa zrobił? Nie możemy pozwolić, żeby coś stało. Europa na nas polega. Which brings us to now. The top brass finally got off their seats and sent us a plan. Top brass? Top brass? Brass to jest brąz. Mi się wydaje. Top brass? Top brass? Brass, co to jest brass? Mosiądz. Blacha, orkiestra dęta, fosa, mosiądz. Tak, ale to wygląda, jakby mówili o jakimś radzie nadzorczej, jakimś dowództwie, jakimś miejscu w dowództwie. Jakaś taka forsa, czelność, blacha, orkiestra dęta, mosiężna. Nadęciaki z góry, no coś takiego, no. Zwierzchnictwo, właśnie, no coś takiego. Top brass, no to właśnie coś takiego, właśnie dowództwo, czyli szefostwo, takie no. Dowództwo w końcu ruszyło dupę i zebrało plan do kupy. A counterattack that can turn the war around in one fell swoop, ready to be put into action. Mają plan na kontratak, który może odwrócić, wywrócić wojnę do góry nogami i jednym atakiem może zmienić cały jej bieg. What are the orders? Wierchuszka, o proszę. Narusyzm, no proszę, no widzisz, nowy. Jakie są rozkazy? We put all our force into one strike. Break through their defenses and hit them where they'll hurt most. Położymy wszystkie siły w jedno uderzenie i zaatakujemy tam, gdzie zaboli ich najbardziej. Soldiers, supplies. We'll use all reserves we have to make a final push and capture one crucial enemy base. Żołnierze, zasoby. Położymy wszystkie rezerwy na ostatnie uderzenie i zaatakujemy bazę wroga. Przyciąć pościsk, cały czas się uśmiecha. And we lucky few of the 32nd Armored Ranger Battalion have been handpicked as the vanguard. Jeżeli mamy szczęście, kilku z 32. Opancerzonego batalionu będzie naszym vanguard, handpicked as vanguard. Czyli będą najlepsi z tego batalionu będą wybrani i dołączą do nas w ramach jakiejś ochrony, dodatku naszej jednostki. Nie mógłbym prosić o lepszą misję. Jaką bazę wroga atakujemy? Musisz myśleć z większym rozmachem. Musisz widzieć jak gdyby większość pola bitwy, o czym już mówimy. Jeżeli przejmiemy tą bazę, zajmiemy ich wolę do walki. Ale jaki jeden cel może tyle znaczyć dla... Czekaj, czy ty masz na myśli? You always were a clever boy, Claude. I think you've got it. Zawsze byłeś sprytnym chłopcem, Cloud. Chyba się domyśliłeś. O co chodzi z tym zoomem? Zawsze byłeś sprytnym chłopcem, Cloud. The fuck z tym zoomem? O co chodziło? W jakimś horrorze. Our target is the Imperial Capital. Czas uderzyć na stolicę Schwarzgrad. Let's fight back. Operation Northern Cross. The year was 1935 EC. Dwie wielkie siły próbowały kontrolować kontynent Europy. Na wschodzie leżało imperium. Imperium pod rządami dyktatora. Na zachodzie zaś to luźne przymierze kilku krajów znanych jako Atlantycka Federacja. Obie potęgi polegają na cennym zasobie, regnicie.
Ragnight for their prosperity. Jego niedostatki sprawiły, że nadciągnęła wojna. Przeważająca potęga Imperium sprawiła, że kraje padały jedne po drugim. Federacja nie mogła zebrać się do kupy i przegrywała z każdą bitwą. Po 3 miesiącach 70 Europy należało do Imperium. Federacja stawia wszystko na jedną kartę i postanawia przeprowadzić tajną operację znaną jako Północny Krzyż. W tej kampanii walczyło ponad 6 milionów żołnierzy. Historycy nazywają tą wojnę wschodnim teatrem wojny. Dla Imperium jednak ta wojna nazywana jest wojną o ojczyznę. Naprzód, żołnierze! Czas zacząć operację Północny Krzyż! To po to trenowaliście! Wymarzymy Imperium z historii! Nadeszła pora na nasze zwycięstwo! Naprzód! Podczas wojny zginęła niezliczona ilość żołnierzy, zwykli ludzie w niezwykłych sytuacjach. Walczyli o lepszą przyszłość. To, co teraz zobaczycie, to zapis tych walk. Opowieść o tych żołnierzach. Walka dobra ze złem. A wszystko to z pamiętnika Clauda Wallace'a, komandora składu E, galijskich żołnierzy należących do Federacji. Dziesiątego marca w końcu wkroczyliśmy na terytorium wroga. Wściekłość, z jakim zaatakowała Federacja, zaskoczyła Imperium. Nie spodziewali się tego. Bitwa po bitwie, walka po walce, zaczęliśmy ich odpychać i nie zamierzaliśmy zwalniać. Droga do stolicy jest długa. 1500 km przez terytorium wroga, do samego Schwarzgradu. I właśnie tam leży nasz cel, stolica. Przed nami długa droga. Ale póki co, morale są dobre. Wszyscy wierzymy w sukces tej operacji. Każdy się modli o sukces. Chyba Imperium nie jest aż takie twarde, co komandorze? Wystarczy im raz przywalić i patrzcie, wieją do domu. Chcesz robić zdjęcie wszystkiemu, co będziemy mijać? Daj, pozwól, rzucę okiem. Ej, Raz, przestań! Przestań, marnujesz mój film! Marnuję, chyba żartujesz. Masz zdjęcie przyszłego bohatera. Kai, łap, też sobie zrób jedno. No, może. O, pięknie, w sam raz, do albumu. Cholera, Miles! Po co się tak zatrzymał? Bolało! Kazałem się zatrzymać. Co się stało? Wiatr się zmienił. On jest jakimś tym, mówcą płomieni, jakimś tym, węszącym wiatr. Widzieliście już drugi raz. Wiatr się zmienił, coś się dzieje. Wyczułem to w wietrze, usłyszałem coś. Duchy do mnie mówiły. Jakieś szamańskie deszcz, te tańce będzie zaraz wyprawiał. Niemożliwe. Szaman, no. They brought out the big guns. O, przynieśli ciężką artylerię. A blast that big could wipe out a whole squad. Easy. Taka eksplozja mogłaby zniszczyć cały nasz skład. Let's keep moving. Idziemy dalej. A rendezvous point with squad F should be nearby. Welkin wyżył skupy, a ten z wiatr. To by druid szamanem jest. Spotkałem się ze składem F. Flash. O, hasło.
Flash! Błysk! Thunder! Thunder! Grzmot! Nasi! That's the password. Tak jasło. Next time, give us the response before you scare us shitless. Następnym razem daj nam odpowiedź zanim nas wystraszysz. Apologies. I didn't mean to frighten you. Follow me. Lieutenant Victor is waiting. Przepraszam, nie chciałem was przestraszyć. Za mną. Czeka na was porucznik Victor. O co chodzi z tym jednym okularem? To jest dziwna laska. Who? Oh, you mean Minerva. A, kto? A, Minerva. Okej. Okay. Hrabina. Corporal Crystal Ward from Squad F. Jestem kapral Crystal Ward ze Squadu F. Indeed. I have the honor of answering to Minerva Victor, the strongest and smartest officer in the army. W rzeczy samej służę z panią oficer Minervą Victor, najsilniejszą i najmądrzejszą panią oficer w całej armii. He, he, he. Nic nie mów, Cloud, nic nie mów. I assume you saw that explosion. Daj jej się wygadać. Zakładam, że widziałeś tą eksplozję. Oh, we saw it all right. They must be packing serious heat. Że jest wersja Jana. Bardzo możliwe. Tak, widzieliśmy ją. Muszą mieć ciężki kaliber. A 21-centimeter howitzer. Currently our worst nightmare. 21-centymetrowy howitzer. Nie wiem, co to znaczy. Obecnie nasz najgorszy koszmar. Must have a range of at least 10 kilometers. We can't advance with that thing around. Musi mieć zasięg co najmniej 10 kilometrów. Nie możemy iść naprzód, kiedy grzeje do nas. Just so. Haubica. Our mission is to capture that cannon. Dzięki, mięciu. Haubica, widzisz. Węszy. Kamilerze. Shizel Węszy. Our mission is to capture. Tak, nasza misja jest, żeby przejąć to działo. O, skąd się tu wzięłaś? Komander, pani komander. Good work leading squad E so far, Claude. Your slow pace, however, does leave something to be desired. Dobra robota, Cloud, że doprowadziłeś skład aż tutaj. Aczkolwiek wasze wolne tempo marszu pozostawia wiele do życzenia. We saw cannon fire, so we've been proceeding with caution. Widzieliśmy ostrzał z ciężkiej artylerii, więc zwolniliśmy, żeby zachować ostrożność. Keep your excuses, as I said before. Nie chcę słyszeć twoich wymówek. Tak jak powiedziałam. The success of Operation Northern Cross hinges on our swift advance. Time is of the essence. Sukces operacji Północny Krzyż polega na naszym szybkim ataku, poruszaniu się naprzód. Czas nie jest po naszej stronie. I know. Błyskawiczna teleportacja, jak ten, jak Goku. Pssiu, teleportuje się. Wiem. You try hustling with a huge cannon up your ass. Oh, wait. You already tried and failed. Jak ci tak zależy, to sama sobie biegaj z wielkim działem wystającym ci z dupy. O nie, czekaj, już próbowałaś i ci nie wyszło. O, a co on bije do jej ex jakiegoś? Chin, będzie Sekiro? Tak, Sekiro będzie za półtorej godziny. Down boy. Claude, have you not housebroken your squad? O, leżeć! Cloud, nie nauczyłeś manier swoich żołnierzy? The hell did you say? Coś ty do mnie powiedziała? Pokonałeś motylicę? GG, nice. Do łazienki wystarczyłeś, bo przekapisz. Już jesteś, fajnie. Fajnie, Sasa, hej. Coś ty do mnie powiedziała? I'd appreciate it if you didn't insult my soldiers. They're people. Not pets. Doceniłbym, gdybyś nie obrażała moich żołnierzy. To ludzie, a nie zwierzęta. Then I expect them
I'm not the one wagging my tongue. Jeżeli to ludzie niech się zachowują jak należy, to nie ja chlapę ozorem. Mario, to troszeczkę tak, jest trochę jak Mario, no. Ten przejście przed motelicą, tam gdzie była skrzynia. Nie, nie odkryłem! Ale zaraz tam pójdę. Soldiers who step out of line are often the first to die. Remember that, Sergeant Raz. Żołnierze, którzy nie trzymają się w szyku, nie słuchają się rozkazów, umierają jako pierwsi. Zapamiętaj to sobie, sierżancie Raz. Yeah, yeah. Hope you make it out alive too, Lieutenant. Tak, tak. Mam nadzieję, że pani przeżyje, pani porucznik. Commander? Commander? There's a good view from the clearing. Maybe we could brief them there. Tutaj jest ładny widok. Może tam zrobimy odprawę. Tak, dobre miejsce dla snajperów. Claude, come with me. Claude, chodź ze mną. Okej, okay. Pójdę tam. Jedną już znalazłem w tym zamku, w Ashinie. Allow me to explain your next mission. Tylko na ha, możesz się napić. Tak, dokładnie. Pozwól, że wyjaśnię ci swoją następną misję. As you know, Fort Crest has a 21 cm howitzer that's blocking our advance. Jak wiesz, Fort Crest ma 21 cm haubicę, która blokuje nasz postęp. It might just look like an old castle turned into a makeshift fort. Co to za gra? To Valkyria 4. Jest dobra. Valkyria 1 była jedną z najlepszych gier. Znaczy może nie gameplay, ale bohaterowie i historia. The best. Czwórka też się dopiero rozkręca, dopiero zaczęliśmy. Jest dobrze, myślę, że będzie lepiej. Obejrz, zostań chwilę, zaraz zobaczysz, jakie będą teksty leciały. No to wiesz, niby gadają normalnie, a nagle ktoś rzuci jakiś tekst i ten. W ogóle wszyscy leżą. Nie wiadomo, czy ten zamek wygląda jak na fortece, czy to tylko przerobiona baza wroga ze starego fortu. Ale zostawili sporo żołnierzy, żeby bronić tego działa. Jeżeli zbliżymy się zbyt blisko, te działki na wieżyczkach przemielą nas, zabiją nas. So when does our own cannon get here? Więc kiedy przyjedzie do nasze własne działo? That howitzer already destroyed it. We were outranged. Ta haubica już zniszczyła nasze działo. Nasz ten miał za krótki zasięg. Blown up already? Co? How long will the replacement take? Już zniszczone? Kiedy dostaniemy zastępczą jednostkę? The bridge was destroyed too, so the artillery tractor can't proceed. Działki. It will take at least 7 days. Most został zniszczony. Będziemy musieli czekać co najmniej kilka dni. We do have plenty of inventory en route. Airbag? Troszeczkę, wiesz co? Nie, to jest bardziej strategia, wiesz? Strategia, której masz bardzo fajnych bohaterów, zabawne interakcje i jest generalnie dobre teksty lecą też. Ale zmierza do nas dużo piechoty. Doesn't matter how many foot soldiers we get. Without a cannon, we're just waiting around. Bili za małą lufę. Niezależnie ilu żołnierzy nam przyślą, bez działania damy radę dostać się do fortu. Not necessarily. Niekoniecznie. Chętnie bym dyskutował z nimi. Na razie nie dopadam się do poziomu swojego minerwy. Huh? Huh? Time is of the essence. We don't have a week to wait. Zależy na czasie. Nie możemy czekać tutaj tygodnia. You're as sharp as ever. W końcu powiedziałeś coś bystrego. Like he says, we can't afford to wait. Tak jak mówi, nie możemy czekać. We'll have to capture the fort without artillery. Musimy przejąć fort bez artylerii. That's too reckless. Those turrets would fill us with more holes than Gallian cheese. To zbyt lekkomyślne. Te wieżyczki zrobią nam
zrobią na, w nas więcej dziur niż jest w galijskim serze. It's a dangerous mission, I know. But those are your orders. To niebezpieczna misja, wiem, ale takie macie rozkazy. Tu, tu, tu. This isn't your local militia. This is what you signed up for when you joined the Edinburgh Army. Na jakich platformach? Wiesz co? Z tego co wiem, Xbox i PlayStation. Na pewno na PlayStation, bo gram na Playu. I chyba na Xboxie też jest. To nie jest jakaś tam milicja, która zapisała się... która... Kiedy dołączyliście do Edinburgh? Do armii w Edinburgh. Masz rację. We enlisted to crush the Empire. Zgłosiliśmy się, żeby zmiażdżyć Imperium. Not to commit suicide. A nie, żeby popełnić samobójstwo. PC, Xbox, PS. No, standardowo. Then allow me to clue you in on something. Crystal, tell them the news. Więc pozwól, że ci coś tajemnicze. Crystal, zdradź mi wiadomość. Yes, ma'am. This morning, the Empire invaded Gallia. To się dzieje równocześnie, czyli Galia tam, Welkin robi swoje, a tu się ten, dzieje akcja. Tak, tego ranka Imperium najechało Galię. They've invaded? Jakie języki? Angielski i japoński. Jak młoda bajoneta? Trochę mniej. Bardziej jak córka tej, naszej Warot. Najechali Galię? Wiedziałem, że to tylko kwestia czasu. What about our hometown? Is Hafen okay? A co z naszym miastem? Co z Hafen? All we know is that the battle broke out near the border, at Citadel Girlandio. Wszystko co wiemy, to to, że wybuchła, doszło do walki niedaleko Citadeli Girlandio. Czyli to dziś straciłem imperatora. The Imperial Army, however, is being led by Prince Maximilian himself. Gallia's prospects look grim. Armia Imperium prowadzi sam książę Maximilian. Losy Galii wyglądają bardzo ponuro. Do czasu! Oh, damn it! Jak to szlak! Is there nothing we can do? Czyli nie ma nic, co możemy zrobić? Nie da się nic zrobić? Nazwa miejscowości, tak nazwali czołg, no. No to wychodzi. If Operation Northern Cross goes as planned, the Empire won't have the luxury of staying on the offensive. Jeżeli nasza operacja, jeżeli operacja Północny Krzyż pójdzie zgodnie z planem, Imperium nie będzie miało... nie będzie mogło sobie pozwolić na luksus ciągłych ataków. Our only option is to complete the mission. Jedyną opcją to dokończyć misję, jak najszybciej się da. Guess we've got no choice then. If our home's in the Empire sights, then we've got to protect it. Zadzwońcie do Alicji. Macie problem z takim działem? Alicja, słuchaj, zniszczyli nam ten działo, nie możemy dostać się do twierdzy. Okej, okay. Będzie za godzinę. Chyba nie mamy wyboru. Jeżeli Imperium chce najechać na naszą, na nasz dom, musimy go bronić. Yeah. Let's do it for Gallia. Oni są z Galii? Może znają Welkina? Zróbmy to za Galii. Chyba niektórzy są tak, mają bliskich w Galii, też tak myślę, no. O, misja, lecimy. Ja zapiszę sobie. Save. Here are your orders. Oto twoje rozkazy. We're here to seize Fort Crest. Jesteśmy dużo lepsi niż ten fort. Okej, okay. Okay, lecimy! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Teraz, przejmijcie to działo! Damy radę.
Nie bój żaby. You ready? Take down the Imperial camp. Capture their heavy artillery. Squad E, move out. Squad E, wyruszamy. Przejmijcie działo. I expected resistance, but they're tough nuts to crack. What should we do? Spodziewałem się oporu, ale to ciężki orzech do zgryzienia. Co powinniśmy zrobić? We can't exactly rush in and kick the door down. We'll get routed if we don't have a plan. Ten radio Welkin nie miał, no. Wiesz, Welkin to tam, wiesz, pochodził z milicji, nie? Magalia małe, państwo mały fundusz. A tutaj Imperium mają, wiesz, więcej kasy dla wojska. Nie możemy tam wpaść, po prostu wyważyć drzwi. Potrzebujemy planu. We get routed. Tak, potrzebujemy planu. First, we need a solid foothold. Let's capture that camp. Na początku potrzebujemy foothold, czyli potrzebujemy jakiegoś miejsca, gdzie moglibyśmy się oprzeć, zatrzymać. Przyjmie obóz. Tak, federacja, no. A powiedziałem Imperium? Tak, to federacja, jasne. We get across the bridge. Musimy przekroczyć przez most. Weapons free. Squad E, move out. Strzelać bez rozkazu. Squad E, wyruszamy. Okej. Pay attention, Claude. Your leadership skills are going to be put to the test. Claude, słuchaj, co do ciebie mówię. Twoje dwucze zdolności będą poddane testowi. That means getting the most out of your soldiers. Don't forget the basics. To znaczy, że musisz wykorzystać umiejętności swoich żołnierzy na maksa. Nie zapominaj o podstawach. Yeah, good tak, point. Masz rację. Pamiętam o tym. Dajcie mi już grać! Wiem! Chcę grać, chcę zabijać! Dawaj, szybko. Capture, wiem. Spoko. Dobra, dawaj, chcę grać. Ale mam dużo punktów dowodzenia. Dobra. Kto to jest? Jakiś śmierdziel. O nie, to nie jest śmierdziel, to jest czołg. O Boże. Z czołgiem na dzień dobry? Dobra, Cloud, jedziesz. Advancing! Field action. Dobra, daj pograć. A, żeby się czołgać w trawie. Dobra, spoko. No czołgiem się nie będę czołgał raczej. Okej. No, przepuść mnie! Ach, nie przejadę? Okej. Okay. Jeszcze się odezwiemy. Wbieg, a tam trzech naszych stało. Się chłopak zdziwił. Ej, tam chyba jakiś czołg pobiegł. I tam ktoś biegał, raczej czołg pobiegł. Jakiś czołg przyjechał i tam nawet żołnierze biegali. Pójdę sprawdzić. Boom, czołg. Trzech naszych. Rozwalili go. Jaki kamikadze, no. No, nie mogę przejechać. Cholera. Dobra. O, morale boost dostał. Enemies everywhere. What are we supposed to do, damn it? Cholera, wszędzie widać żołnierzy wroga. Co mamy robić? Claude, o nie. Co jak skończymy Valkyria Chronicles? Nie wiem, coś wymyślimy. Dopiero zaczęliśmy, Green, nie martw się. Wygląda, że utknąłeś, kopciuszku. Wait, Cinder, what now? This sure as hell ain't a fairy tale. Kopciu, co? To nie jest bajka. I'd love to get to the ball at the castle, but I don't even have a pumpkin, let alone a carriage. Chciałbym się dostać na bal w zamku, ale nie mam dyni i na pewno nie mam powozu. Seriously? What's gotten into you, Claude? Cloud, naprawdę? Co w ciebie wstąpiło?
godmother, that I can work some magic for you. Cóż, żadna ze mnie ma wróżka, ale mogę dla ciebie zaczarować. Magic, huh? I could use a little, if it was real. Czary, no przydałyby się, gdyby były prawdziwe. Przybyły posiłki? Mamy jakiegoś nowego żołnierza, czy coś? Kto to był? Granadier! Nowa jednostka! To przeczytamy. Klasa granadiera wystrzeliwuje pociski. Ich moździerze mają strzelanie pod łukiem daleko za linię wroga. Odpalasz wiki, moździerz, tak. W jedynce wróg miał moździerze, my nigdy nie mieliśmy moździerze, pamiętacie? Nas ustrzeliwali i my nigdy nie mieliśmy nic. Intercept enemy behind cover as long as the ally can see. Granadier może strzelać do wroga za osłoną tak długo, jak widzą ich sprzymierzeńcy. Mamy naszą Alicję. Okej. Okay. Oooo, ale się zmarzyła! Ale mam plecaczek, nie mogę! Czekajcie. Gdzie on jest? Plecaczek rozłożyła i jedzie. O, nie może się już... Och, jak się rozłożyła, to już nie może ten. O nie, może! Aaaa! Tornister rozkłada! Nowość tej serii, aha. Ograniczony zasięg, tam nie sięgnie. Nie widzę, gdzie ona strzela, psia krew. To powinno go sięgnąć chyba, nie? Jedziesz! O! Trafiła go! Jeszcze przeżył! Nice! Czekajcie, kogo weźmiemy? Kogo my tu mamy? Mamy jeszcze jednego tego, skauta. On jest ciężko ranny i go można by wykończyć. Jeszcze raz mnie walnie. Ile ona ma amunicji? Nice! GG! Co tu działo? Koniec misji. Fajnie się gra. Sorry, honey. Keep advancing. Capture that cannon. Jeśli pamiętacie, Jana nie było w podstawowym składzie. Jego zrekrutowaliśmy później. Także czekajcie na nowych rekrutów. To się dopiero zacznie. Tęsknię za tym, no. Też mi go brakuje. Federation bastards. We won't let the blood, sweat, and tears of the Imperial people fall into your hands. Largo. Dokładnie. No. To były czasy. To łajdaki z Federacji. Nie pozwolimy, żeby nasza krew, pot i łzy poszły na marne. Glory to the motherland! Chwała dla matki, dla naszej ojczyzny. Get down! Wszyscy na ziemię! O, wysadził to działo. O, wow. Na razie druga misja z A. Idziemy. Staram się robić jak najszybciej, jak najmniej tur zmarnować, bo tu dużo płacą za szybkość. Ahmed Detony. Sorry, honey.
A więc to jest ta 21-centymetrowa haubica. What's left of it anyway? Miles, kierowca naszego czołgu to jest. To, co z niej zostało w każdym razie. So much for surrendering. No, to tyle, jeżeli chodzi o poddanie się. To tyle, jeżeli chodzi o to, żeby się poddali. Denying us this scrap metal cost them their lives. Woleli stracić, oddać własne życia, niż pozwolić nam, żeby przejąć ten kawał metalu. They chose death before dishonor. Wybrali śmierć zamiast... Woleli stracić życie zamiast stracić swój honor. Everyone who goes to war knows they might die. Każdy, kto idzie na wojnę, wie, że może zginąć. But if I was in their shoes, I don't think I could pull the trigger. Ale gdybym był na ich miejscu, nie wiem, czy dałbym radę pociągnąć to spust. We're not fighting to die. We're fighting to live. Nie walczymy po to, żeby umrzeć. Walczymy po to, żeby żyć! Jakaś stawka o kwiatuszkach i żuczkach, nie? Cloud? These men died for their country, and I respect that. Still. Ci ludzie zginęli za walcząc za swój kraj i szanuję to. Jakkolwiek. Yeah. No. Weapons can be replaced. Lives can't. Broń da się zastąpić. Życia nie. But speaking of weapons. Jeśli już mowa o broniach. How about those new guns the reinforcements were carrying? Co powiecie o tę nową spluwę, którą przyniosła ta nowa z posiłków? For being portable, it sure packed a wallop. Big things really do come in small packages. Filozof Cloud, no zdecydowanie. Jak na taką małą paczuszkę ma ogromną siłę ognia. Rzeczywiście, najlepsze rzeczy w życiu pochodzą z małych opakowań. It's got state-of-the-art tech with the range of a tank. Cóż za dzieło sztuki i techniki. Ma zasięg czołgu. Never seen one of these beauties. And I thought you were supposed to be the cream of the crop. Nigdy nie widzieliście jednego z tych cacek, a już myślałem, że jesteście najlepsi z najlepszych. Filmik. A magic wand that grants every soldier's wish. Awesome, right? You seeing this? Isn't that... Magiczna różdżka, która przyznaje każdemu żołnierzowi jego marzenia. Moździerz. Co za dziewczyna. Prodziżowki, dokładnie. Say, who's in charge of the squad? Powiedzcie no, kto tu dowodzi? Gotta say, I'm impressed at how quickly they were able to change their tactics on the fly. Muszę przyznać, jestem pod wrażeniem, jak szybko zmieniliście taktykę. Cóż... Hmm? Wait, Raz? What are you doing in the Edinburgh Army? Raz, co ty robisz w armii Edynburgu? Edynburgu. Taka zmienili ten. Armii Edynburgu, tak będę to czytał. We enlisted together to protect Gallia. Zaciągnęliśmy się razem, żeby chronić Galię. No way! Lina? Small world, huh? Niemożliwe, Lina, ale mały jest na świat. Oh, sorry. I'm going by Kai now. O, wybacz, tutaj mówią na mnie Kai. Kai? But that's your... Czekaj, Kai, ale to twoje... To twój... Riley. Znają się. Riley. I don't really get it, but okay. I'll call you Kai. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Będę na ciebie mówić Kai. Anyway, it's so amazing to see you. What are the odds of seeing old friends in a foreign war zone? W każdym razie, to niesamowite, dobrze was widzieć. Jakie jest szansa, że starzy przyjaciele spotkają się na polu bitwy? It's me. How did you end up in joint operations anyway? Sama nie wiem. W każdym razie, jak się nazwać tej operacji? Since you asked so nicely. Skoro zapytałaś tak ładnie. Majoring in Ragnite Engineering, the army brought me on as an artillery advisor. Jestem porucznik Riley Miller. Po tym, jak skończyłam
zrobiłem dyplom inżyniera operacji operowaniem Ragnitem, a armia zrobiła ze mnie doradcę bojowego. Tymczasowo przeniesiono mnie z jednostki artyleryjnej do tej operacji. As long as I'm here, I'll provide the fire support you need to take down the Empire. Trzeba też znajdę czołg w stodole. Operacka jest, opaska jest absolutne anime. Czekaj, tu jest jakiś Andrzej. Mhm. Tak długo jak tu jestem, będę prowadziła wsparcie ogniowe, którego będziesz potrzebował, żeby pokonać Imperium. My knowledge is your power. Moja wiedza jest twoją mocą, twoją siłą. Just what our squad needed. We appreciate the support, Riley. Właśnie tego potrzebowałem. Tego nasz skład potrzebował. Dzięki za wsparcie, Riley. So, where's the commander? I wanted to introduce myself. No, to gdzie was dowódca? Chcę się przedstawić. About that. It's not just us two in this squad. Właśnie, jeżeli o to chodzi, to w naszym składzie nie jest nas tylko dwoje. Huh? You mean Kai's here after all, or... Co masz na myśli? Znaczy, jesteś ty i Kai, czy... Riley? I'm the commander of Squad E. Riley, jestem dowódcą składu E. Oh, you're pretty young for an officer. Jesteś dosyć młody jak na oficera. Będzie miłość? But I was impressed out there. My knowledge is your... Ale jestem pod wrażeniem. Moja wiedza jest twoją... Jej były? Czy coś? O co chodzi? Dziwna sytuacja. Czuję się niezręcznie. Jak ktoś otworzy okno, duszno się robi. O, Claude Wallace. Okej, znają się. Is that all you have to say? Czy tylko to masz mi do powiedzenia? From this coward. Zabił jej psa. John Wick. Nie mogę uwierzyć, że słuchałem rozkazów tego tchórza. Screw that. Wali to. Well. Drama. Chapter 2. The Liberation of Rain. Rozdział 2. Wyzwolenie Rain. For meritorious action in capturing Fort Crest. You've earned this medal. It's a good start. Za twoje akcje i wyzwolenie Fortu Crest dostajesz ten medal. To dobry początek. Listen up, everyone. I'd like to introduce a new member of Squad E. Słuchajcie wszyscy, chcę przedstawić nowego członka, nową członkinię Squad E. Connor Doherty. I'm writing a book. A war story. Non-fiction. Stary, nie widać, nie widać spod tych włosów. O, więc tak wygląda twoja twarz, dobra. Connor Doherty. Pisze książkę. Powieść wojenną. Powiadomione. Miło was poznać. Ryan Ford, mercenary. You pay, I shoot. Ryan Ford, najemnik. Ty płacisz, ja strzelam. Harry Potter. Odpowiednik Faldio? Możliwe. Claude otworzył nowy potencjał. Self-conscious? Samoświadomość? Czyli to jest taki świadomy tego, co mówi, tego, co robi? Snake! Czy mam dostęp do składu jakiejś opcji? Nie mam nic? Wow! This is our new base? It's incredible! To jest nasza nowa baza? Niesamowita! Apparently these facilities can accommodate over 3,000 soldiers and 100 tanks.
Ile czołgów, patrzcie. Podać to ta jednostka może pomieścić 3000 żołnierzy i 100 czołgów. On top of that, they have enough food, fuel and ammo to supply every squad on the front line. Natomiast tego mają dość jedzenia, paliwa i amunicji, żeby zaopatrzyć każdą jednostkę na linii frontu. Impressive. Mają rozmaienie. Tam galijska milicja oszczędzała każdą amunicję, każdy czołg był na wagę złota, a tutaj 100 czołgów na prawo, 100 na lewo. Imponujące. More like a dream come true. If I didn't know better, I'd think we were still in Federation territory. To spełnienie marzeń. Gdybym nie wiedział, gdzie jesteśmy, pomyślałbym, że jesteśmy na terytorium Federacji. Guess the brass can get stuff done when they actually try. Tu już widzę, że dowództwo może się postarać, jeżeli chcą, to mogą się postarać. What's the deal though? They got all these resources and we're still stuck with one busted ass tank? What's the deal though? Dobrze, że nie dildo. What's the deal though? Ale o co biega? Oni mają wszystkie te najlepsze sprzęty, a my dostajemy stary, zardzewiały czołg? Excuse me? Our squad takes excellent care of the hop. Co proszę? Nasz skład doskonale zajmuje się hafem. I have to admit, this really puts the scope of our mission into perspective. Muszę przyznać, widząc to, dopiero dostrzegam prawdziwą perspektywę naszej operacji. Hell yeah! With this much heat, the imps are gonna feel the burn. Z taką ilością sprzętu impy poczują, co to znaczy poczują płomienie. No, we've barely seen the tip of the iceberg. Even all this might not be enough. Federacja jest bogata. No, jest ogromna. Jest prawie taka jak Imperium. To dopiero wierzchołek góry lodowej. Nawet cała ta potęga może być za mało. Oh, you think? Way to rain on our parade, Commander. Myślisz? Dzięki, że popsułeś nam humor, komandorze. Hey, who's that? They got some weird get-ups. A jak to? Mają tu jakichś dziwnych get-ups? To jest jakiś... Nie wiem, to jest get-up. Oh, those are Navy uniforms. That's a surprise. O, mundury marynarki wojennej. A to niespodzianka. What are naval troops doing this far inland? Co oni robią tak daleko od morza? Well, I salute them for swimming all the way here. Whoa! Chyba pójdę im zasalutować za to, że tutaj przypłynęli. Haha. Check out the ass on that one. I'd swap her deck. Zobaczcie, jaką ma dupę. Zobaczcie na tamtą, jaką ma dupę. I swap her deck? Jezus, raz. Gdzie szczypie się? Mas... Swap? Coś takiego, czyli zaparkowałbym w jej doku, coś takiego. Co za koleś. Hold up, Raz. Ej, Raz, weź, uspokój się. I'm just gonna say hi. Break the ice, you know? No wiesz, pójdę przełamać lody. Przywitam się i w ogóle. To typowy asshole. He's hopeless. Jest beznadziejny. I just hope he doesn't get into trouble. Mam nadzieję, że nie wpakuje się w tarapaty. Don't hold your breath. Nie liczyłabym na to. Taki macho, no? Yeah. No. Anyway, we still have some time before the meeting. I'm gonna go take a look around. W każdym razie, mamy trochę czasu przed spotkaniem. Pójdę się rozejrzeć. Training room! Command room! Rekrutujemy wojsko! So this is the command center. I guess our deployment's going to change depending on the demands of the mission. Raz jest spoko, też go lubię. To jest nasz pokój do dowodzenia. Wygląda to, że nasze wojsko może oddać się zmienić w zależności od misji. I'll need the right balance of combat specialties. I should go over the pros and cons of every one. Stawiam granic, że zawali.
To be continued będzie. Potrzebujemy zbalansować nasz skład specjalistów i żołnierzy. Trzeba rozważyć zalety i wady każdego żołnierza. Po kolei. Musimy zobaczyć nasz skład jako całość. Okej, okay, wiem o co chodzi, nie mów mi, wiem o co chodzi, daj mi zobaczyć, poczytać o żołnierzach. Yes! 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 Skład setup. Oh yeah. Nowi rekruci. Oh yeah, okej. Okay. Info. Jest! Medical knowledge, wiedza medyczna. Większa efektywność ragnitu. Dedicated, oddana. Taking a report action. Jeżeli powtarza, jeżeli strzela cały czas, ma zwiększa się ten. Jeżeli strzelamy kilka razy w jednej rundzie, zwiększa się ten, celność. Visions of him? O Jezus. Jeżeli znajduje się w pobliżu mężczyzn, przypominają jej o jej zmarłym mężu i obniża jej to punkty akcji. Own pace, własne tempo.